No dobry wieczór. Właśnie trochę był spóźniony ten nasz obiad, bo pewne były sytuacje, ogółem, jakby powiedzieć, była, jak to się mówi, ludzie, widzowie są dobrzy i źli. I chciałem powiedzieć, że starali się, żebyśmy się z Krzyśkiem pokłócili, żeby Krzysiek mnie na przykład z domu wygonił, ale takiego czegoś, no, pan Krzysztof powie wam Nie coś. pan, ale Krzysiek. Szanowny państwo, siądę. Kochani moi. Zdychnąłem, ale powiem tak, że mego przyjaciela, majora, inaczej, ksywkę ma, nie opuszczę do śmierci. I to pamiętajcie sobie, że on moim był, jest i będzie pozostanie moim przyjacielem do śmierci. On, jak gdzieś odchodzi, bo ma prawo pójść, bo jest dorosły, ma lata swoje i tak dalej, ma prawo pójść do swojej kobiety, jakiejś tam dziewczyny, To koleżanki. powiedz coś, co się wydarzyło wczoraj, czy... Szanowny państwo, kochani moi, i chcę powrócić do dnia wczorajszego. Oglądaliście może live'a. Ja na swego przyjaciela Wojtka inaczej nie jestem zły, bo on nic na live'ie złego nie powiedział na mnie. Ale jeden człowiek zawinił. Zawinił Meksykanom. Meksykanom bardzo zawinił z tego powodu, że ja nie cierpię wiadomo czego. Wtargnął na moją posesję pod wpływem alkoholu. Ja jego prosiłem kulturalnie, wyjdź, powiedziałem. Ale przepraszam bardzo, ja chcę powiedzieć o wczorajszym dniu, a o tym człowieku po prostu ten temat jest skończony, jak to się mówi. Skończony. Temat nie będziemy po prostu rozmawiać, ani on nie będzie. To widziałeś dzisiaj rano, jak nagrałem. Od razu, jak weszłem, to nagrałem na swoją kamerę i po prostu jak przyszedłem do domu, wrzuciłem i sam widziałeś ten film. Widziałem sam, szanowni państwo, i teraz wstanę zaraz i podam rękę. A już ja trzymam kamerę. Ja nie chcę. Dobrze, już podawałyśmy się ręce i I zaraz jeszcze nogi będziemy podawać. Nie, ja żartuję. I będziemy teraz szanowni właśnie, państwo, chcę pokazać. o, to Wojtek, ja chcę pokazać, to Wojtek kupił, to była kiełbasa, o taką, o, cała. To nie było tak, o tak o O, była tu cała. było chyba, o. Tak. O. I urwałem i... Wojtek rozłamał na pół, wrzucił do ziemniaczków i ona jest ugotowana. I teraz jeszcze do tej kiełbaski będzie po dwa Tak, ale jajeczka. już trzeba, o, właśnie tutaj było, To jest ziemniaczki ugotowane. to trzeba włożyć, pokazać. Ja nagrywam, ja nie mogę. Ja wiem. To tyle włóż, że będzie jeszcze do tego te jajka, o. Jak będzie mi trzeba więcej, to po prostu sobie Każdy weźmie sobie. właśnie. O, I tak. Porcja, która twoja? ja ta trochę wygięta jest. O, tak będzie to wyglądało. Bardzo pięknie wygląda. To łyżeczka twoja. Teraz ja sobie nakładam. To jest właśnie Obiadu. posiłek Boży niedzielny. Tak.
A z kiełbaską ona się gotowała. To razem kiełbaska, bo to jest... Tak. Odstawiamy na bok na razie ziemniaczki, łyżeczkę też tutaj. Poczekuję teraz patelnię. Trzeba tłuszczu wziąć. Ale proszę nie przeszkadzać, bo ty trochę jesteś za ten, za tęgi. Za tęgi? Na patelnię tłuszcz. Starczy może, a może jeszcze dołożyć. Nie starczy. Tak. Dużo tłuszczu nie można, bo ten na skrozę też idzie. Zgadza się. I to stawiam na... A to garnek jeszcze dla pieska. Pokaż, co piesek jadł dzisiaj. O. Bo tu dolana była, bo było gęsto, jeszcze dolana była woda i rzucone te. Tam było co do psa. Pies będzie zawsze też musi posiłek ciepły zjeść. Bo pies to tak samo jak rodzina. Otwieram jajeczka, Boże. Ile? Dwa chcesz? Dwa mi starczy. Sól. Razem z pieprzem. Wymieszana. Niech się roztopi się tłuszcz. Czekam. I... To właśnie jest to.